Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, z tej strony Guti. Dzisiaj w kilku słowach chciałem opisać powiedzieć coś o książce Twitter, prawdziwa historia o bogactwie, władzy, przyjaźni i zdradzie autorstwa Nika Biltona. Książka ta skupia się na założycielach Twittera, opowiada ich wcześniejsze dzieje, zanim zostali ojcami założycielami Twittera. Mamy tutaj na przykład postać pana Ewana Williamsa, który stworzył blogera, a później odkupiła go firma Google. W książce znajdziemy także informacje o tym, w jaki sposób narodził się pomysł na Twittera, skąd on został zaczerpnięty, a także mamy opisane relacje pomiędzy tymi osobami, które były zaangażowane w tworzenie Twittera. Także o sprzeczkach, o utarczkach, które pomiędzy tymi osobami były, a można nawet powiedzieć, że, że były tam także personalne wojny. Mamy także historię firmy, która była małym startupem w Dolinie Krzemowej. A rozrosła się na internetowego giganta. Autor tej książki przeprowadził wiele wywiadów, a także przejrzał wiele wpisów w mediach społecznościowych, ponieważ, jak sam zaznacza, pamięć ludzka jest zawodna, a dzięki informacjom, które znajdujemy w mediach społecznościowych, możemy nawet odtworzyć, jak danego dnia, w danym momencie dana osoba była ubrana. Dzięki morzu wywiadów, które przeprowadził, postawił na pewien zabieg narracyjny, mianowicie. Starał się oddać to, co działo się w głowach bohaterów w danym momencie. Bardzo mocnym punktem tej książki jest sposób prowadzenia narracji, ponieważ książkę czyta się z zaciekawieniem. Jest bardzo dobrze budowane napięcie i autor wspomina, że tylko tam, gdzie to było konieczne dla dobra książki, wybiegał troszeczkę w przód z wydarzeniami. Dzięki temu mamy wrażenie, że. Wydarzenia dzieją się tu i teraz, a nie jesteśmy świadkami relacji wydarzeń, które miały miejsce kilka lat wcześniej. W książce znajduje się również jeden z moich ulubionych zabiegów narracyjnych. Ja roboczo to nazywam efektem pętli, mianowicie książka rozpoczyna się od pewnego przełomowego wydarzenia. Mamy tutaj do czynienia ze zmianą w kierownictwie firmy. I kiedy to wydarzenie zostaje zarysowane, cofamy się z narracją historii. Ale w pewnym momencie znowu dochodzimy do tego wydarzenia, przy czym jest ono już opisane troszeczkę z innej perspektywy, a także mamy świadomość pewnych wydarzeń wcześniejszych, wiemy, dlaczego miało miejsce to wydarzenie i jakie były motywacje bohaterów, które brały w tym udział. A później narracja ciągnie się dalej. Chociaż ta książka mogłoby się zdawać, że będzie dosyć sucha, ponieważ mamy tutaj mowę o rozwoju firmy, Moim zdaniem autor też pokusił się o pewną analizę zjawiska, a mi po prostu te fragmenty przypadły do gustu. W książce znajdujemy informację, że przynajmniej w zamyśle jednego z autorów Twitter miał pomóc tym ludziom, którzy czuli się samotnie, ponieważ mogli się dzielić informacjami ze swoimi przyjaciółmi, razem przeżywać wspólne wydarzenie. Przy czym, jak się później okazuje, nie do końca tak wyszło, jak miało być, chciałoby się rzec. I tutaj krótki cytat. Cytat umiejscowiony jest w momencie, kiedy Twitter jest jeszcze małą firmą, zaczyna funkcjonować i przedstawiciele firmy znajdują się na jednej z konferencji w Dolinie Krzemowej i tam też zaprezentowali Twittera osobom z branży. Gdy ludzie pojawiali się na dyskusjach panelowych, to zamiast patrzeć na prezentera, skupiali się na ekranach telefonów, czekając cierpliwie na aktualizację. I licząc, że ktoś opublikuje jakąś informację ważniejszą niż prawdziwe życie. Dla kontekstu warto dodać, że ta konferencja miała miejsce jeszcze przed zadebiutowaniem na rynku iPhone'a, w związku z tym też te telefony miały jeszcze mniejsze możliwości, mniej funkcji, przez co nie były jeszcze tak absorbujące jak dzisiejsze smartfony. I pewien refleksyjny ton pojawia się również trochę dalej w momencie, gdy opisana jest podróż jednego z twórców Twittera, który musiał opuścić szeregi firmy. chciało znaleźć ukojenie na Twitterze, wysyłając z serwisu kilka wiadomości dotyczących podróży, ale w efekcie poczuł się tylko gorzej. Nikt nie odpowiadał na jego tweety. Pierwotna wizja produktu, który według Noaha miał pozwolić mu czuć bliskość przyjaciół, w tym przypadku zupełnie nie przystawała do rzeczywistości, jeśli nie miał przyjaciół, z którymi mógł wymieniać się wiadomościami. Więc w tej informacji również znajdujemy pewną refleksję, która wskazuje, że technologia oczywiście jest pomocna, ale nie jest ona remedium na samotność. W tej książce również odnajduje pewnego rodzaju pętlę, ale emocjonalną. Opowiada o ludziach, którzy byli osamotnieni, którzy później doświadczali euforii, kiedy firma odnosiła pierwsze sukcesy, ale również zrywały się przyjaźnie, powstawały konflikty. Te życie było bardzo burzliwe, tak burzliwe jak rozwój firmy, a później powoli jednak nastąpił ten moment takiego uspokojenia, spełnienia bądź pogodzenia się z rzeczywistością. W książce znajdziemy także informacje dotyczące tego, jak Twitter wpłynął na ludzi, wpłynął na społeczność. I tutaj, w przeciwieństwie do książki Dyktatura danych, o której wspominałem wcześniej, gdzie mieliśmy do czynienia z Facebookiem. Z Cambridge Analytics, to Twitter tutaj stało na takiej zasadzie niezależności myśli w takim znaczeniu, że był bardzo wolnościowy w swoim podejściu, ponieważ każdy mógł publikować to, co chciał. Twórcy także Stali na straży tego, żeby informacje użytkowników nie trafiły w niepowołane ręce i na przykład kiedy Służby Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych chciały uzyskać takie informacje. To nie zgadzali się na to bez, bez stosownego nakazu sądu. Przy czym jest też opisana pewna sytuacja, w której ulegli. Co prawda, w bezpośredni sposób nie wybierali jednej ze stron konfliktu, ale w jakiś sposób jednej z nich pomogli. Mówię tutaj o sytuacji, w której w Iranie wybuchły protesty, a protestujący do zwoływania się korzystali z Twittera. I Twitter chciał wprowadzić dużą zmianę w serwisie, i przez to. Strona byłaby nieczynna przez jakiś czas, ale przedstawiciele Departamentu Stanu USA poprosili o przesunięcie planowanych prac z powodu właśnie na sytuację w Iranie. Też co trzeba mieć na uwadze, jeżeli, jeżeli chodzi o tę książkę, to to, że jest ona napisana z perspektywy założycieli. Więc nie spodziewajmy się, że znajdziemy negatywne informacje o firmie, ponieważ było to. Dziecko to było złote dziecko właśnie tych założycieli, przy czym oczywiście możemy znaleźć negatywne informacje o ludziach, którzy pracowali w tej firmie oraz o współpracownikach. Podsumowując, moim zdaniem książka ta nie zdobyła dużej popularności w Polsce, chociażby ze względu na fakt, że sam Twitter nie jest w Polsce zbytnio popularny, i niestety odbiło się to ze szkodą dla książki, która moim zdaniem jest godna polecenia, ponieważ mogą się nią zainteresować nie tylko osoby, które znają Twittera, korzystają z Twittera albo, albo z innych mediów społecznościowych, ale zawarte są też tam inne tematy. Możemy na przykład dowiedzieć się, jakie zagrożenia, jakie korzyści ma zatrudnianie z osób znajomych, przyjaciół w firmie, czy przyjaźń i pieniądze, i wspólny biznes. Idą w parze, czy być może niekoniecznie, a także mamy samą historię firmy, która jednak jest pewnym fenomenem, a także opowiada historię ludzi, którzy często spełnili amerykański sen i rozpoczynali drogę od zera do bohatera. A także odnoszę wrażenie, że książka ta ma pewne przesłanie. I niech przesłanie to zilustruje ostatni cytat, którym uraczę Państwa w tym filmie. Jeden z bohaterów książki powraca właśnie z badania USG, na którym był ze swoją partnerką i dowiedział się, że będzie ojcem. Teraz zrozumiał, że symbolem prawdziwego związku, którego szukał od zawsze, jest ta ręka, którą właśnie zamknął w swojej dłoni ręka Delphine. Technologia obecna w lekarskim gabinecie, pełnym ekranów i sygnałów dźwiękowych, dokonała czegoś, czego Twitter nigdy nie potrafił. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.